kończymy pewien etap. Pewien etap, który był stworzony z wypraw, kontaktów z ludźmi, spotkań, poszukiwań w archiwach muzyki szkockiej, opracowywania tego materiału, wyboru tego materiału, decyzji do tego, która pieśń, która muzyka nadaje się do projektu w naszym odczuciu. W międzyczasie odbyliśmy dwie bardzo solidne wyprawy do Szkocji, na wyspę Skye, na wyspę Lewis, na wyspę Harris. W międzyczasie spotkaliśmy kilka bardzo fascynujących osób, które przybliżały nam tą kulturę, że przede wszystkim wspomnę Johna Persera z wyspy Skye. Jak powiedziała nam o nim jedna osoba, guru etnomuzykologów szkockich. You're going to harmonize Scottish music, the traditional Scottish music, and not lose its essence. You must respect the mode. Gudur is gudasana, gudjin is gudjaulan, gueski, guheinava, guheji, guherto. One of the great things of music history and of making music is that you bring alive with human breath the sounds that people heard a long time ago. It's quite different from looking at a painting, it's different from reading a book. In order to sing it, in order to play it, whatever, you use the whole human body one way or another, and that brings back human life. And you know that whoever did that 500 years ago, 1,000 years ago, 3,000 years ago, had to have done the same things, had to have breathed in this way, made their lips work in this way, moved their arms or fingers in this way, and you're doing the same. So that was an incredibly exciting opportunity. The essence of Scotland. Beauty, heartbreaking beauty. To, co słyszymy w Szkocji, w liturgii Wolnego Kościoła Szkockiego, kiedy każdy uczestnik tej liturgii modli się sam, te wszystkie modlitwy poszczególne, one harmonizują ze sobą jakąś taką rozdrgany akord, wielowątkowe, kolorowe linie indywidualne. I ta intuicja Johna, który nam pokazał na księgę Eskelzy i powiedział, zobaczcie, tego szukacie, to jest ta muzyka. A co nam pokazał? Pokazał nam starą księgę średniowieczną. Nie muzykę, nie zapis muzyczny, ale miał tą intuicję, że pomiędzy wzrokiem i uchem jest połączenie. Szkoci zrobili wręcz coś odwrotnego. Nawet nam, cudzoziemcom, obcokrajowcom i najeźdźcom w pewnym momencie, w pewnym sensie kulturowym, pozwalają nie tylko tą muzykę pooglądać, posłuchać, poczytać, pozwalają nam z nią coś zrobić. Dotarliśmy do kilku innych osób, które zaczęły nam pokazywać strumienie tej muzycznej literatury Szkocji. Spróbujemy podzielić się ze Szkotami, z ludźmi, dla których język Gaelic jest językiem rodzinnym, rdzennym. Spróbujemy się podzielić naszym wyobrażeniem, naszą fantazją na temat ich muzyki, ich kultury. Jak zwykle bardzo ryzykowne zadanie, podobnie jak zrobienie spektaklu zatytułowanego Macbeth i wiezienie go do Wielkiej Brytanii i pokazywanie go w Royal Shakespeare Company. Tak samo ryzykowne, tak samo absurdalne i groteskowe, ale jednak dlaczego to robimy? Dlatego, że mam poczucie, że jesteśmy takim zespołem, który z niezwykłym w gruncie rzeczy szacunkiem i otwartością i serdecznością traktuje inną kulturę. Że ani jej nie okradamy, ani jej nie usiłujemy kultywować. Myślimy sobie o niej w kategoriach zapładnia nas, pokazuje nam coś,
dzięki czemu stajemy się po prostu bogatsi jako ludzie, jako społeczeństwo, jako naród, jako obywatele tego świata. Jednego możemy być pewni, że nasze intencje są szczere, że nie chcemy się wozić, ani nie chcemy nikogo pouczać, ale też nie możemy być wiernymi uczniami. Zabójcze dla tradycji jest kultywowanie i upiększanie. Więc chcielibyśmy się nauczyli, skopiowali i pięknie kultywowali, to byśmy na pewno wypłycili, a może troszkę ośmieszyli i samych siebie i te tradycje. Jeżeli bierzesz i to jest narzędzie do zaproszenia swoich doświadczeń, swoich rzeczy podobnych, to jest szansa, że to będzie prawdziwe. Muzyka ma taki walor, że wszystkie dźwięki w muzyce, a szczególnie muzyka harmoniczna, wielogłosowo, polifonia, ma to do siebie, że wszystko musi się łączyć ze wszystkim, wszystko musi być spójne ze wszystkim innym. To jeżeli muzykę zobaczyć jako pewną strukturę życia, to okazuje się, że wszystko w tej przestrzeni twojego życia musi się łączyć. I taki projekt, który nazywamy Return to the Voice, albo roboczo nazywamy go projektem szkockim, jest właśnie nauką czegoś takiego. Wszystko ze wszystkim jest powiązane, tylko pozostaje pytanie, w jaki sposób. Czyli pozostaje pytanie dotyczące kompozycji całości, która nie jest tylko kompozycją muzyki, polifonii, tylko polifonią jest cały świat, który muzyka prowokuje. I tym jest ta moja z Maciejem do Szkocji.